trener Strejlau, jak i wszyscy fachowcy spodziewali się, że San Marino bronić się będzie całą jedenastką, ale spalony i niewykorzystana szansa przez Koseckiego. Niesamowity doping, zwłaszcza trybuna zajmowana przez kibiców Widzewa pod słynnym łódzkim zegarem. Brzmi okrzykami wznoszonymi na cześć naszych zawodników. Szansa, Koseczki, lekki strzał i Benedetti. Roman Szewczyk, specjalista od rzutów wolnych. On bierze potężny rozbieg, mocne uderzenie i bramkarz nie dał się zaskoczyć. Wałdow. Odbita piłka będzie do bitka. Koseczki ponad bramką Benedettiniego. Własnym polem karnym na środku boiska. Tu na skrzydłach są luki. Furtok. Juskowiak, specjalista od główek. Jeszcze Czachowski strzela i piłka minimalnie przechodzi obok bramki. Miejsce Marka Leśniaka zajął Andrzej Juskowiak. Furtok. Strzał z woleja bardzo niecelny. Jan Furtok w 129 meczach w lidze niemieckiej zdobył 51 bramek. Okazało się, że drużyna piłkarzy San Marino muruje dostęp do własnej bramki, ale potrafi także zaatakować. Koźmiński. Przedziwny taniec z piłką Koźmińskiego, który miał kłopoty z utrzymaniem równowagi. Bacioki, Furtok, Brzęczek, Brzęczek, Furtok, Ziober, Furtok, ma czas na dośrodkowanie. Dokładne zagranie i Benedettini, Brzęczek. Dobre podanie do Juszkowiaka, Juszkowiak na polu karnym i nie ma bramki. Andrzej Juszkowiak od dłuższego czasu nie grał w reprezentacji Polski. Nie najlepiej wiedzie mu się także w Sportingu Lizbona. 3 występy w drużynie narodowej, ani jednej bramki. Teraz był bliski zdobycia tej pierwszej. Brzęczek. Ziober. Ale atakujemy środkiem boiska, gdzie największy tłok. Czachowski, Brzęczek, nieporozumienie z Furtokiem i strata piłki. Jak na razie zawodnicy nie spełniają założeń trenera Andrzeja Strejlała. Rzadko atakują skrzydłami, nie atakują na całej szerokości boiska. Ziober. Strzelił na wiwat, ale jak na razie nie ma powodów do wiwatu. Jedynie Bacioki pozostaje w strefie środkowej boiska. Pozostali piłkarze San Marino pod własną bramką. Koźmiński. Nie wiem, czy ma odpowiednie kołki w butach. Już drugi raz obserwujemy sytuację, w której Koźmiński traci równowagę, ślizga się. I piąty rzut rożny dla biało-czerwonych. Nie rozmieni buty. Kosecki. To jest właśnie to, o co chodzi. Strzelać z dystansu. Następnym razem komuś uda się do bitka. Trener Strejlał, rozmawiałem z nim tuż przed meczem, mówił, że wpajał w zawodników to, aby próbowali strzałów z jak największej odległości, aby bombardowali za bramkę przeciwnika. Szewczyk. Jeszcze raz Szewczyk. Furtok. Furtok. Ostry kąt. I nie ma bramki. Pisz. Dobre uderzenie. Drugi taki strzał z rzutu wolnego z dystansu mieliśmy, ale nie rozumiem, dlaczego partnerzy Pisza nie idą na dobitkę po tego rodzaju zagraniach. Bacioki,
i koniec pierwszej części spotkania. 0-0 to bardzo zły wynik polskiego zespołu, ale nasza drużyna nie najlepiej spoczynała sobie na boisku. Flankował atak pozycyjny, nasza gra przypominała bicie głową w mur, nie potrafiliśmy forsować celnej obrony drużyny San Marino, a zespół przeciwnika dwukrotnie poważnie zagroził bramce polskiego zespołu. Z niepokojem więc oczekujemy na drugą część meczu, mając równocześnie nadzieję, że nastąpi zdecydowana postawa, poprawa w grze naszej drużyny i wreszcie zobaczymy bramki. To wszystko, oddaję głos do studia Warszawy. Mamy niestety kłopoty z połączeniem się z naszym komentatorem na stadionie w Łodzi, Andrzejem Zedorowiczem. W związku z tym do momentu uzyskania połączenia...